Druga kolejka, pierwszy mecz, tak zostało to zapowiedziane i owszem, Jancio kontra Brunkson. Mamy w tym momencie faworyta z osobą, która zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Nie jest to zaskoczenie, bo rozmawialiśmy na ten temat, że faktycznie to Janci miał trudniejszego rywala na początku, Brunkson nie, aczkolwiek on jest bardzo doświadczony i teraz to spotkanie pokaże, jak sam zresztą dodam, nakreślił jego pozycję w szeregu na dzisiejszym turnieju. Ja trzymam oczywiście za niego kciuki i myślę, że jednak podoła wyzwaniu i będzie miał te przynajmniej 3 punkty. Zawodnicy bardzo doświadczeni, mimo że znowu 13 lat różnicy. Michał 33, Brunkson również 33, więc tutaj Jancio cały czas potyczki z takimi no już doświadczonymi zawodnikami. Brunkson ma na swoim koncie naprawdę wiele sukcesów, między innymi na PS Championship Series. No a Jancio, klasa sama w sobie, oczywiście reprezentant narodowej drużyny sportowej. Zatem zobaczymy za chwilę ten niesamowity pojedynek. To jest pojedynek na koniec dzisiejszego odcinka, także na pewno będzie tutaj bardzo wiele emocji i będzie nas tutaj elektryzował właśnie poziom za obu zawodników. Zatem zapraszamy, nie ma co tutaj przedłużać, czekamy na wirtualną murawę. I znowu znajoma nam bardzo dobrze arena Bayernu Monachium. I mecz pierwszy raz z Juventusem, pierwszy raz dzisiaj zobaczymy wielkiego Cristiano Ronaldo. Bo jednak tą lewą stroną w pierwszej części spotkania próbował Brunkson rozgrywać futbolówkę, teraz Artur, lewa strona, Artur do środka jest Morata, Morata, Cristiano Ronaldo i niezawodny Portugalczyk strzela pierwszego gola w tym meczu. I jest jego charakterystyczna cieszynka, prowadzi Juventus, prowadzi Jancio i teraz Jancio ma 5 punktów. 5 punktów. Jeżeli oczywiście dowiezie to zwycięstwo do końca, to będzie miał 5 punktów, a zatem ewentualnie wymieni się przynajmniej na chwilę miejscami z Brunksonem. Ale nie skreślajmy oczywiście Brunksona. Tutaj wiele się może zdarzyć. Mamy dopiero początek drugiej części spotkania. W każdym razie udało się Janciowi, że Portugalczyk, niezawodny Cristiano Ronaldo trafia do bramki, zresztą po świetnym zagraniu Morat. Myślałem, że on przejmie piłkę, tymczasem jest Sane, powstrzymywany Sane, zagranie do środka i gol! Müller, akurat dla Brunksona jest to też niezawodny zawodnik, on już dla niego w dzisiejszym spotkaniu strzelił 3 gole. Więc naprawdę będzie chyba go szanował niesamowicie. No i dobrze, że nie robił zmian, bo chyba przez chwilę chciał, zostawił to co ma, zostawił Sané i spójrzmy, on zrobił tutaj sporą robotę. Müller oczywiście, najpierw takie zamarkowanie strzału, dobrze się zabrał, myślałem, że obejrzymy jeszcze jedną powtórkę tego pięknego przyjęcia Müllera i jest 1-1. Dla nowych. Ale w tym czasie właśnie on przy piłce jest kimś, świetnie przechwytać z zawodnikami i gol! Mamy kolejne trafienie i jest po raz kolejny Müller. No jest Brunkson, no jest Müller, no to wszystko się zgadza. Palec uniesiony do góry. Jancio trochę tak nerwowo, teraz spokojnie odłożył pada. Zobaczymy, co tutaj czeka nas w tych 15 minutach. Być może Jancio będzie musiał zmienić trochę formację, taktykę, bo naprawdę Brunkson sobie radzi. Myślę, że już teraz powinien nad tym pomyśleć, bo zobaczmy, jak tutaj teraz przepchnął się Bawarczyk, jeden z zawodników. Idealnie zagrał do Müllera, ale ten znowu niezawodnie umieszcza piłkę do siatki i mamy 2-1 dla Brunksona. Szczęsny bez szans, kimś niczym jeden z tych Brazylijczyków albo Francuzów w drużynie Bayernu Monachium. Poradził sobie perfekcyjnie. 15 minut do końca. Francja nie do końca przepasowała. No to co powie po tym meczu Jancio? To się okaże. No, ewidentnie mam wrażenie, że tą Francją jednak mimo wszystko szło mu lepiej. Ale spodziewam się, że jeżeli teraz mój z Juventusu nie widzi, chociaż zobaczmy, teraz Morata i jest remis. Szybko jednak odrabia Jancio tą stratę. No niesamowite spotkania nam się teraz zrobiły. Naprawdę rozkręcają się zawodnicy z meczu na mecz i tych goli widzimy coraz więcej. Osamotniony Morata pilnował linii spalonego, no i nie miał szans sam na sam sytuacji golkiper Bernardeski jak widzimy, no opłacało się go wprowadzić na boisko. Szybka odpowiedź Jancia na ten gol Müllera. Pojedynek na poziomie. Klasiczny błąd po raz kolejny w obronie. I wyjaśnić sytuację, ale jest cały czas remis. Kolejna dobra okazja Brunksona. 94. minuta spotkania. Müller obok bramki i koniec tego meczu. Mamy remis, ale to jeszcze mogło tutaj zaskoczyć ewentualnie zawodnika rywala, czyli Brunksona, który sam by chyba nie wierzył, że ta piłka wpadła, ale wtedy 3 punkty zainkasowane byłyby ogromnym sukcesem dla niego. A 3 punkty w grupie ma tylko, jak na razie można powiedzieć, Jancio. Brunkson cały czas skromnie o sobie przed turniejem też napisał tutaj, że zdaje sobie sprawę, że są lepsi gracze od niego. Pewnie też myślał o Jancio w domyśle. No a tutaj jak na razie 5 punktów na koncie i ten drugi mecz przed nim, pierwszy zremisowany. Jakby teraz wygrał Brunkson, no to być może miałby już pewny awans z pierwszych 2 miejsc. Bentancur i cały czas przy piłce Jancio i ten jego Juventus cały czas, teraz on Morata, uderzenie, jest bramka! 1-0, Alvaro Morata, Hiszpan może się cieszyć, Jancio zaczyna ten mecz od prowadzenia. No, ale chyba tak samo było w poprzednim spotkaniu, tam tak, też prowadził i też Morata, więc oby teraz koncentracja została przez niego podtrzymana. Teraz świetnie wyczekał obrońca, podniósł sobie lekko piłkę i po prostu rasowanym uderzeniem dokończył całą sytuację. Bardzo ładna akcja w wykonaniu Juventusu Turyn i Jancia. No i mamy prowadzenie. Brunkson to zagranie takie dziwne. Co tu się dzieje? Powiedział Brunkson. W sumie to było zagranie niekontrolowane. A teraz piękne dośrodkowanie, Lewandowski niczym Zlatan, ale może powinniśmy to dzisiaj mówić niczym właśnie Robert Lewandowski, no bo kto tak strzela? Właśnie on, 1-1. Wielka radość Brunksona, jak się uśmiecha tak leciutko, ależ w pięknym stylu. Alaba minął przeciwnika na ślizgu, podał do Müllera. Piękne podanie Müllera, tak jeszcze upadając, a Robert niesamowicie to zrobił. Robert Lewandowski dostaje podanie od Müllera i jeszcze po strzeleniu gola zaprasza go oczywiście do wspólnej celebracji tego trafienia. 1-1, zatem no robi się nam naprawdę gorąco, robi się ciekawie, bo to zaledwie 4 punkty Jancia. Aha, do Alaby ogólnie zagrać, bo to był Serge Gnaby, teraz Robert Lewandowski, jest Müller! 3, już miałem powiedzieć 3-2, a to jest 2-1, ależ teraz się zabawił Müller i Brunkson wychodzi na prowadzenie. Oj, Jancio chyba będzie żałował, że nie pozostał przy Bayernie, tak jak jego koledzy dzisiaj. Czy przy Francji ogólnie, bo tam naprawdę wyglądał lepiej, przynajmniej tak nam się wydaje. Tutaj gdzieś ten Juventus zupełnie schowany. Znowu ta siła, jak to było widać. Narzekał na Francję, że Bayern jest lepszy taktycznie, czy też taktycznie i też silniejsza jest ta drużyna. I tutaj mam wrażenie, że podobna sytuacja, tak jest. Chiellinim, który zresztą też został przepchnięty teraz niesamowicie, co jest wręcz niemożliwe w prawdziwej piłce, bo to jest wręcz wieżowiec, potęga, jeśli chodzi o obrońców Cristiano Ronaldo! I jest gol! 2-2, ale teraz to była zimna krew w wykonaniu Jancia. Naprawdę do samego końca wyczekał z tym strzałem i dopiero jak wyszedł na czystą pozycję, po prostu go wykonał. Ależ się teraz zabawił Jancio. Zobaczmy. Najpierw Manuel Neuer minięte, potem tutaj wślizg przetrzymany i mamy bezpośrednio w tym momencie remis. 2-2. Cristiano Ronaldo niezawodnie strzela nam gola. Gracza Cristiano Ronaldo, już w środku ma kolegów, Bentancur do Chiesy. Chiesa spokojnie się obraca, oddaje piłkę Bentancurowi. Teraz właśnie on, ale za długo czekał Jancio na podanie. Jednak cały czas Dybala. 53 minuta. Bentancur leży na ziemi, narzeka na decyzję sędziego, ale tutaj trzeba grać dalej. Cristiano Ronaldo, tylko bramka przed nim, gol! Jancio wygrywa 3-2. A teraz było blisko, było niesamowicie pod względem strzelectwa Cristiano Ronaldo. Wreszcie się tutaj obudził ten Portugalczyk. Wszystkie oczy na niego zwrócone, ale Chiesa, świetne podanie i mamy 3-2. Zatem to jednak Jancio rozpoczyna festiwal strzelecki. Na to czekaliśmy. No i zobaczymy, jak tak naprawdę zakończy nam się to spotkanie, bo na razie wymiana obu zawodników to cios za cios. No i teraz 55. minuta meczu. Bayern Monachium znowu przy piłce. Brunkson, może teraz jakaś jeszcze zerwanie, ale Dybala świetnie wyłuskał piłkę, no i jeszcze środkiem boiska razem z Moratą próbuje skonstruować akcję. Dybala, zagranie do Cristiano Ronaldo. Mam wrażenie, że on w ogóle zmienił nieco swoje ustawienie, że jest gdzie indziej, że inaczej zachowuje się na boisku, to jakby Jancio jednak wprowadził tutaj bezpośrednio jakieś ustawienia i teraz Cristiano jeszcze... w takiej pozycji zawsze groźny. Ale jednak jest zmiana, jest Dybala w tym momencie. Chociaż wyjmowany. Ronaldo tam jeszcze nie będzie uderzał Ronaldo. Ciekawa decyzja. Dybala i co gol! Bezpośrednio z rzutu wolnego i Dybala daje dwubramkowe prowadzenie. Oczywiście komu? Juventusowi. Zatem Jancio z większym komfortem psychicznym na pewno w tej drugiej połowie. On ma 2 gole przewagi. No i teraz, czy Brunkson podniesie się z kolan, można powiedzieć, bo w tym momencie faktycznie po tym drugim trafieniu, no już jego sytuacja nie jest za ciekawa, bo to jest tak naprawdę okolica 60 minuty do 58 minuta meczu, więc zostało naprawdę niewiele czasu na to, żeby nadrobić, a jednak 2 gole do nadrobienia i do takiemu klasowemu rywalowi jak Jancio to jest ciężki orzech do zgryzienia, żeby nadrobić. Zobaczymy, być może jednak coś tu się jeszcze uda, przynajmniej teraz, bardzo szybko jakiś kontakt złapać, to na pewno będzie miał lepsze podejście do dalszej części meczu. Zobaczmy, oj, spalone. Aleksandro, lewą stroną Juventus, jest Rabiot, który pojawił się właśnie teraz na boisku. Cristiano Ronaldo, świetne zagranie do Chiesy, Chiesa sam na sam z bramkarzem. Pięknie. I podwyższenie wyniku na 5-2. Teraz... jest mały trash talk znowu. Teraz już się przyznaje po prostu Brunkson, że faktycznie dostaje niesamowite baty od Jancia. Ja myślę, że po prostu jak było 2-2, jak jeszcze wyszedł na prowadzenie na tym 2-1, to on gdzieś tutaj, nie wiem, może popłynął z marzeniami trochę, jeśli chodzi o wynik tego spotkania, no a teraz jednak Jancio weryfikuje to podejście i mamy 3-bramkową przewagę, więc... i Jancio wygra dopiero pierwszy mecz dzisiaj. No tak, pierwszy tylko, a może aż, albo faktycznie czas najwyższy. No w każdym razie musimy tutaj doczekać już do samego końca. Ja myślę, że w tym momencie Brunkson już nie jest w stanie zagrozić. Szczególnie, że jeszcze Cristiano Ronaldo! 6-2. Już jest bezwzględny. Jancio idzie po bilans bramkowy jak najlepszy chyba. Tak, tutaj już ewidentnie tak samo Brunksonowi zdarzyło się rozkojarzenie totalne, bo to była łatwa strata, to było łatwe przepuszczenie ogólnie w obronie, więc gdzieś tutaj już wydaje mi się, że on jest myślą w kolejnym meczu, tak? W kolejnym spotkaniu z Michałem XP gola naszego reprezentanta. Tak, za późno też decyzja o uderzeniu, no i wyczuł to Wojciech Szczęsny. Ostatnie 30 sekund, ostatnia akcja Juventusu, popisówka, bo teraz Chiesa, faul karny, oj, jakby to wpadło, mielibyśmy naprawdę ozdobę tego spotkania. 6-2. Czy będzie jeszcze rzut rożny? Wygląda na to, że chyba będzie, że jeszcze sędzia dopuści nam tutaj do rozegrania tego rzutu rożnego, chociaż jest bardzo wysoka przewaga w golach. Zobaczmy, teraz niesamowicie Manuel Neuer wyskoczył. Czekamy, Bentancur, koniec i Jancio wygrywa pierwszy mecz dzisiejszego dnia. I to jak? 6-2, aczkolwiek no, trzeba sobie powiedzieć też jasno, to nie jest tak, że całkowicie dominował we wszystkich spotkaniach. Nie, pierwsze zakończyło się remisem. Tutaj jednak miał dobrze ustawiony zespół Brunkson i on sobie świetnie poradził w tym pierwszym spotkaniu. W drugim zmienił taktykę, zmienił ustawienie. Wydaje mi się, że poczuł zew krwi po tym, jak wyszedł na prowadzenie 2-1 i to go zgubiło. A według mnie Jancio się bardziej skupił i... jako że zawodnik, który jest faworytem i też poczuł, powiedział sobie, no jeszcze nie mam 3 punktów, nie zdobyłem jeszcze 3 punktów, nie wygrałem meczu dzisiaj i chyba troszkę to miało znaczenie. Taki został leciutko rozjuszony przez przeciwników, mam wrażenie. Zdecydowanie tak. Zatem 6 punktów na punkcie Jancia. On obecnie obejmuje prowadzenie w tabeli, bo tylko z 5 punktami będzie w tym momencie Brunkson. Aczkolwiek on jeszcze ma przed sobą spotkanie z Michałem XP, więc on może zaskoczyć tak samo i w tamtym meczu urwać cenne punkty, ewentualnie jeszcze samemu zapunktować więcej. To się okaże, bo przed nami na razie tak naprawdę troszkę zapomniany przez nas, bo dużo o nim nie mówiliśmy, ale Zawadziarz, który tak naprawdę podchodzi ze świeżą głową do tego spotkania, bo tak jak mówiliśmy, oni wszyscy muszą, a on po prostu chce. Zawadziarz kontra Michał XP, ale to już w kolejnym odcinku. Dzisiaj na obecnie dziękujemy. No.